Nie czułem się. Ja myślałem, co ja tak może być lepiej i zajmę bardzo, bardzo, co jestem dobrze przygotowany i co i drużyna też, co bardzo dobrze gramy czas i nadzieję się, co tak i będzie i w buducie. Ale nie czułem się jak najlepszy i z tego, co ja wiem, co ja myślałem, co mógł być jeszcze lepiej. Bardzo dobrze mi się pracuje w Lechii. Nie ukrywam, że jakby to jest to, co lubię najbardziej. I jakby praca za biurkiem to nie jest dokładnie to, czego ja bym oczekiwał. Tutaj jestem codziennie 1,5 godziny na Zielonej Murawie. Jestem przede wszystkim w szatni, w której się dojrzewałem jako piłkarz i później jakby zakończyłem swoją karierę piłkarską, a w tej chwili mam szansę, okazję tam być wśród piłkarzy, sztabu, trenerów. Jakby takie, to jest moje najbardziej naturalne środowisko, w którym się najlepiej czuję i tak myślę, że to nie jest krótka droga, bo to potrzebne jest na to dobrych parę lat, ale myślę, że może w przyszłości na pewno chciałbym kiedyś zostać pierwszym trenerem. Morale są bardzo dobre, bo każde zwycięstwo buduje drużynę i myślę, że w tym przypadku też tak jest. A, już wiem. To jest kolejny mecz, w którym rozpoczniemy mecz jako lider i poprzednie mecze różnie się kończyły, ale mam nadzieję, że my jesteśmy mądrą drużyną, wyciągnęliśmy wnioski, teraz będzie inaczej. No, ja zrobię wszystko, co mi tak było. Nadzieję się, co tak i będzie. Koncentrujemy się na tym, na swoich mocnych stronach. Zrobiliśmy bardzo dobrą analizę przeciwnika. Chcemy tam wygrać, jedziemy po 3 punkty, zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie to bardzo trudny mecz, pogramy z dobrą, klasową drużyną, która ma swoje problemy, a o tej złej pasie nie myślimy, a przynajmniej nie staramy się nie myśleć, Piłkarz jest tak, że od każdego trenera można czegoś się nauczyć i też każdy trener ma jakąś swoją filozofię i jest tak, że albo ją kupujesz, albo nie. No i ja w pełni kupuję tą filozofię trenera Stokowca. Na wiele rzeczy zostały mi otwarte oczy. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, detale, nie detale, które naprawdę sumując je razem mają wpływ na wynik i postawę każdego zawodnika.